piąty tak jak wczoraj. Na razie oni są strasznie, piekielnie mocni, czego w Zakopanem nikt nie dokonał. Tak jak nikt nie wygrywał 3 lata z rzędu, a on 20-latek na narty, przez to płasko, płasko, ale też daleko, z pięknym wypadem, ależ to jest. Niedaleko Giannecha, Podęczy wykorzysta tę termikę, słońce opiera się na rzeszkoku letalnicy, są te ruchy powietrza. Niecałe 102 km na godzinę wczoraj pływali. Tak jest, odfrunął, widzieli Państwo, podniosło go, także piękny daleki skok, ależ mamy walkę na odległości, zapowiada się fenomenalny konkurs. Mika Kojankowski na... Oby poleciał tak jak dawniej, przypomniał sobie te wspaniałe loty, które opisywała La Gazzetta dello Sport, ale to jest bliski, niepewny skok. Zupełnie nieudany skok. Walka o wygraną w turnieju w Kakubie. Ale dobry skok! Kubacki liderem, to nie ulega wątpliwości. 226 metrów wczoraj, a dzisiaj w bardzo dobrym stylu 211. Ruszył z dużą determinacją. Zobaczymy, czy trafił. Jest dość wysoko, powinno być daleko. I jest bardzo dobry skok w granicach punktu H, 215 metrów HE. To nie jest 1,8, tak jak na skoczni dużej. I wiadomo, już nie będę powtarzał, że potrafi wszystkich zaskoczyć. In minus, in plus. Czy teraz będzie daleko? Tak, tak, tak! Niewiarygodne, że on to wylądował! To może być rekord! Blisko 100 bólem, 39 zwycięstw, to najlepszy skoczek na ziemskie orbicie. 10 lat w czołówce, 4 puchary świata, 3 olimpijskie srebro. Brakuje przede wszystkim chyba przekonania, że to jest sezon olimpijski. Trzeba powalczyć, trzeba się skoncentrować. No. I to jest niestety potwierdzenie, że gdzieś z psychiką. Za nokautem, rekord za rekordem, Austriakom i Niemcom zamyka mordę. Skoczkiem dobrym na mamutach. Ponad 200. Mamy wreszcie skok 200-metrowy i to nie tam. Państwo widzą, gdyby ten pierwszy nie był tak krótki, pewnie byłby zdecydowanie wyżej Kamil. Może na miarę tych swoich ubiegłorocznych startów w Planicy. 8., 10. miejsce. Teraz trzeba daleko polecieć. Brawo! Brawo, Kamil! To właśnie był... To dla mnie kobieta. 10 lat w czołówce, 4 puchary świata, 3 olimpijskie srebra, 5 mistrzów. Piąty konkurs indywidualny, ale ładnie nakrył tę drugą fazę, będzie strasznie daleko. Powyżej 210 metrów. Czeka nota 130, to jest sporo ludzi. No i teraz numer 19, a więc Dawid Kubacki, niezła prędkość, no i daleki skok, to może być skok na pierwszy. Sportowe Wisła Zakopane, podopieczny trenera Józefa Jarząbka. 5,5 metra, a teraz będzie z pewnością chciał poprawić tę swoją pozycję. Klemens Muranka już w powietrzu. Dobra prędkość, 90 km na godzinę, ładny, daleki lot, brawa dla Kimka Murańczy. Cztery puchary świata, trzy